Święta, święta i po świętach. Witajcie moi drodzy. Dziś 11 kwietnia. No i znajdujemy się na ostatnim polu, które przygotowałem pod kukurydzę. Tutaj uprawa bezorkowa. Międzyplon ozimy składał się z samosiewów rzepaków, faceli oraz grochu. Przypomnę, na początku marca było tutaj gruberowane. No i kilka dni temu wykonałem doprawianie agregatem. No i zobaczymy, jak ta gleba właśnie teraz tutaj wygląda po kilku dniach słonecznych. Także też w jakiś sposób to będzie imitowało nam warunki, gdybyśmy wykonali tą uprawę kilka dni przed wysiewem kukurydzy. Przebijające się słoneczko, kilka dni ciepła, no to zobaczymy, co tutaj na polu słychać. Zapraszam do oglądania. A będzie imitowało nam właśnie te warunki przedsiewne, bo ten zabieg wykonamy jeszcze raz. Także nawet jeżeli byśmy go wykonali dwa, trzy dni wcześniej, no to warunki wilgotnościowe powinny być porównywalne. No dobra, to obracamy kamerę. Samosiełów, jak widzicie, nie ma wcale, także to doprawianie załatwiło nam temat. Oczywiście gdzieś tutaj jakieś rzepaczki się ponownie zakorzeniły, no ale mówię jeszcze raz, gdzieś tam tydzień, półtora, może maksymalnie dwa tygodnie zabieg powtórzymy, także wykusimy konkurencję, a nawet jak przeżyją, no to gdzieś tam chemia zrobi swoje. Dobra, tu mamy taką konkretną ziemię, no dobra, no i zobaczcie, bezproblemowo wszystko ładnie tutaj odgarniam, lekko spluchniona ziemia na te powiedzmy gdzieś tam 8 cm, no i mamy te warunki wilgotnościowe naprawdę fajne, czyli jak redlica gdzieś tam zrobi rowek, umieści ziarno na tej dość mokrej ziemi, później zagarniemy, no i warunki do wschodów kukurydzy będą bardzo fajne. Będziemy siać gdzieś na 4-5 cm, nie głębiej. Ziemia jest fajnie doprawiona, będzie jeszcze lepiej. Także to w zupełności wystarczy. Nawet tutaj byśmy mogli się pokusić o jakieś 3-4 cm, ale dobra, zróbmy te 4-5. Tutaj kawałek lżejszej ziemi. Też tutaj jakieś samosiewy gdzieniegdzie przebijają. Dobra, no to co? O, dobra. Też widać, że troszeczkę tutaj tej skorupki jest, a pod tym ładnie doprawiona, już nawet tak dość fajnie ogrzana jest ta ziemia. No i też tutaj spokojnie na tym łożu siewnym kukurydza super będzie się czuła. Także wszystko dobrze. Nagrywam dzisiaj, bo zaraz zapowiadają, zacznie padać i gdzieś tutaj wieczorem i w nocy ma spaść nawet 20-25 ml deszczu. No dobra, a jak jesteście ciekawi, jak wyglądało tutaj właśnie te doprawienia gleby, no to cofamy się w czasie o kilka dni wstecz i zapraszam do oglądania w kontakcie. Cześć! Witajcie moi drodzy, ostatnie pole przed nami do zrobienia. Przy tej uprawie bezorkowej po międzyplonie ozimym. No i tak tutaj robiliśmy próbę generalną. No i powiedzmy, ta wstępna uprawa jest, tak wygląda, a tutaj nieuprawione. Czyli te dużo samosiewów rzepaku, które były w poplonie, likwidujemy. No i faktycznie coś tam było zlikwidowane. Bogatsi w doświadczenie, także wiem mniej więcej, jak już ustawiać i tak dalej, i tak dalej. Także efekt powinien być lepszy. No i postaram się coś tam zamontować, kamerę na agregacie, może jakieś fajne ujęcia będą. No to zapraszam do oglądania. Wtorek, 4 kwietnia i zaczynamy wysiewać drugą dawkę azotu na zboża, na rzepak wysiane. Dobra, czyli tak, było 75 dane i znowu dajemy 75. 75 razy 3, 150, 225 kg. Czyli 225, czyli ustawiamy zawsze troszkę mniej i ustawiamy rozsiewacz na 36. Ok, przyszedł czas na ostatnie pole, czyli tak jak wcześniej wspominałem, po tym międzyplonie, gdzie były samosiewy rzepaku, groch, facelia. Tutaj też troszeczkę musimy obniżać, znaczy podpierać agregat na kołach, ale z tego względu z tamtej strony się nie zapycha. Tutaj, gdzie nie ma tego jednego wałka, gdzie jest jeszcze nadal w regeneracji, po prostu za bardzo ten agregat osiada i się zapycha. Dookoła objechałem dwa razy bez przedniego obciążnika, no totalnie nie szło ujechać, także założyłem i idzie zdecydowanie lepiej.
po prostu ten niedociężony przód i miało to naprawdę negatywny wpływ na trakcję ciągnika. Tutaj widzicie bryłki. No i agregacik sobie pięknie z tym radzi, także tam naprawdę jak na tą wstępną uprawę idzie całkiem fajnie. Dobra, troszeczkę będziemy podnosić na nawrotach, żeby tak nie klinować wałków. I będziemy wjeżdżać co trzeci. Tak, co trzeci gwiazd. Dobra, opuszczamy. Opuszczamy agregat i ciśniemy. Tutaj wysiane widać ślady po mojej lewej stronie. Nawóz potasowo-siarkowy. Miało być tutaj 250 kg. Akurat zostało parę kilo w rozsiewaczu, także myślę, że tutaj te 200, gdzieś tam około 300 kilo razem jest. Dobra, troszeczkę na dół, ok. Od razu czujemy, że moc silnika ma dużo większe zapotrzebowanie. No. Później ten, powtórzymy ten zabieg jeszcze raz, ale to gdzieś myślę dzień, dwa maksymalnie przed siewem. No chyba, że pogoda się ułoży zupełnie inaczej, że po prostu będzie pasować. No i przed tym drugim zabiegiem doprawiania gleby jeszcze rozsiejemy saletrę. Saletrę, być może saletrę z domieszką na przykład mucznika. Zobaczymy jeszcze, czy po prostu nam wystarczy. Rozsiewamy drugą dawkę na zboża azotu, także później policzymy, co nam tam zostało i będziemy już wszystko wiedzieli. Ekonomicznie jazda na 1700 obrotów, aczkolwiek gdy mamy ten agregat praktycznie tylko dość mocno opuszczony, ciągnik ma co robić. Dobra, opuszczamy po prostu tak, żeby skrobaki, znaczy skrobaki, żeby zęby trochę tam skrobały ziemię, żeby nie było śladów ciągnika. Dobra. I lecimy. Ustawiamy 1700 obrotów. Dobra. Koła praktycznie podnosimy. One tam leciutko tylko robią ślad za agregatem. No widzicie tutaj ta włóka na tej sekcji bez wału. Ona tam dość mocno ryje. Jest tak samo ustawiona. A tutaj z tej strony idzie w powietrzu, także ten wał dość fajnie podpiera. Myślę, że tutaj bez tego wału by na spokojnie można było uprawiać. No ale mówię, po prostu trzeba to zrobić. Pogoda słoneczna, zimno, dość mocno wiało te górki, co zresztą widać. No i po prostu te bryły się zeschły, no już nie ma na co czekać po prostu. A zaraz święta, później po świętach. Deszcze gdzieś tam zapowiadają na przełom czwartku, piątku z jakimiś opadami śniegu, a później może być sucho, no i po prostu tą robotę trzeba zrobić. Nie ma innego wyjścia. Także działamy. Też tutaj wyczytaliśmy, jeśli chodzi o ustawienie docisku, powinien być od około 50% docisk ustawiony, ze względu na to, że się troszeczkę zapycha także przez ten wałek, ten docisk jest tam praktycznie na minimum, aczkolwiek jest troszeczkę ustawiony z tego względu, żeby po prostu wiadomo, rama agregatu o tę sekcję się nie obijała. Dobra, trochę podnosimy. Widzimy tutaj, o raz, dobra, i wjeżdżamy tutaj. I opuszczamy agregat trochę niżej, no i lecimy. Tutaj ziemia bardzo fajna, taka akurat w sam raz do uprawy, czyli powiedzmy leciutka glineczka, a nawet ta frakcja pylasta dominuje. Także z jednej strony bardzo wiernie plonuje, a z drugiej łatwo się uprawia. A tutaj widzimy już góreczka, później dołek, znowu góreczka, tam jest ta gleba bardzo ciężka. No i niekoniecznie też dobra. Ta górka tam już pod lasem, co widzimy, niby zwięzła gleba, ale tak jak mówię, tam wcześniej też wspominałem na którymś filmie, nie jest to tożsame i też jest sporo właśnie tych góreczek gliniastych. Nie, naprawdę ta ziemia nie jest jakoś tam specjalnie żyzna. Dobra, tu trochę koła na glinie weźmiemy do góry. No, no całkiem w powietrzu koła. No i na tej glinie, na bryłach się nie zapycha. Draniecka zrobiona.
No i tutaj też widzicie kartoflisko, aczkolwiek tutaj, gdzie gruberem było zrobione, później był śnieg, deszcz, słońce, te przymrozki, deszcze i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj widzimy, że w tym miejscu, o, mocno ściąga agregat na bok. Dobra, trochę podeprzemy na kołach. I tutaj widzicie, te warunki atmosferyczne doprawiły za nas, powiedzmy, tą ziemię i tutaj mamy ułatwioną pracę w tej chwili. Też na tych bryłach trochę ujmuję gazu, po prostu, żeby zminimalizować ryzyko jakieś tam pyknięcia redlic. Agregat miałem ustawiony na 5,90, zmieniłem na 6 metrów. Tutaj widzę, że trochę jest suwa na poboczach. Zobaczymy, czy te po prostu to wszystko się zazębi. Dobra, no i dodajemy gazu. Te zęby będą miały lżej. Fajną opcją też by było, jakbyśmy nie mieli na zaczepie, tylko po prostu na belce, i byśmy mogli ten przód agregatu troszeczkę unosić. To też by zapobiegło właśnie zapychaniu się tych zębów. One zapychają się z przodu, a nie z tyłu. Też kawałek z taką cięższą ziemią, widzicie? No i pomimo, że może aż za bardzo się tutaj zeschły te bryłki, no efekt jest fajny. No mówię, tutaj ten wałeczek zamontujemy i myślę, że tutaj będzie można już bez tych regulacji kół spokojnie jeździć. No też chciałbym te zęby trochę wypłycić, żeby tak ciężko nie szło. No to jeszcze też może do rozgminienia. Chociaż z drugiej strony bezorka, agregatos typowo do uprawy wiosennej po orce. Także też tutaj jakieś komplikacje leciutkie mogły się pojawić. Nie ma tutaj po prostu co się za dużo dziwić. No, czym większa glinka, tym lepiej. Tak naprawdę.
Jeśli chodzi o nawigację, mamy taki parametr do wprowadzenia, jak daleko maszyna jest od ciągnika. No i widzimy, że tutaj jesteśmy na dość sporym skłonie i agregat praktycznie idealnie jest dosunięty do krawędzi poprzedniego przejazdu i nigdzie po prostu nie ma jakichś tam dodatkowych, z jednej strony nad, no po prostu nie jest zrobione dwa razy, a z drugiej strony nigdzie nie jest zrobione ani razu, także bardzo dobrze to działa. Kończymy to pole, zostały ostatnie dwa przejazdy. I na dół. A tutaj słońce tak nie przysuszyło, to też widzimy, że są warunki optymalne. A jednak w tamtej części pola już troszeczkę było zbyt sucho, ale trudno. Wczoraj trochę spraw biznesowych. Pierwotnie chciałem, żeby tylko spulchniać na około 3 cm, no idzie sporo głębiej. No zobaczymy, jak to wyjdzie przy tym drugim razie. Aczkolwiek też tam z kolegami po fachu rozmawiałem i no i kukurydza lubi tam te spulchnienie 6-8 cm. Także też myślę, że to nie będzie złe rozwiązanie. No kwestia, jak teraz opady się jeszcze ułożą do tych zasiewów kukurydzy, czy będzie ciepło, czy będzie zimno i tak dalej. Jeśli trochę poprzepaduje, no to wiadomo, że tam nie będzie problemu zbyt suchą tą ziemią, a jeżeli do samych zasiewów nie będzie już padać, no to mogą się pojawić jakieś tam minimalne problemy z wilgotnością. No dobra. No to koniec. To jeszcze mały rzut z kamery na UPRO wioną ziemię. No i co? Niebawem widzimy się w kolejnym filmie. To w kontakcie. Na razie. Cześć.